Hej wszystkim, z tej strony Balzak Bryza Ognia i witam was w kolejnym poradniku dotyczącym talioboi. Tak, to jest kolejny taliobój. Co prawda dano już po czasie, aczkolwiek stwierdzam, że przyda się on na pewno wam w przyszłości i myślę, że taki format po prostu pozostawię, że po prostu będę się lepiej przygotowywać do tych talioboi. Faktycznie większość z nich poprzechodziłem już na bardzo wysokie poziomy i wiem teraz, co powinienem robić i jak lepiej wam pomóc przechodzić te talioboje, także myślę, że taki format filmu oczywiście się wam lepiej spodoba. Natomiast bez dłuższego przeciągania przejdźmy do oczywiście filmu. Zacznijmy może oczywiście standardowo od mojej tier listy speli, jaką zrobiłem na taliobój wichury. Wszystko, co umieściłem w S tier, chcecie jak najbardziej, a szczególnie o niego bez nefrytu. Za 6 pipsów bijecie 800 obrażeń, co jest trochę ała jednym słowem. Ten spell jest tak mocny, że on sam doprowadził mnie do fazy 8 bez praktycznie żadnego problemu. Oczywiście wyżej już musiałem używać Meduzy czy Gina albo Astralnego Kalendarza, ale tak czy siak ten spell, jak go zobaczycie na bazarze, bierzecie go praktycznie bez namysłu. To samo mógłbym powiedzieć o świnkach ninja. Jakby świnki ninja są też tak dobrym spellem, że myślę spokojnie by was doprowadziły do fazy 6 co najwyżej bez żadnego problemu. Oczywiście używałem również innych speli, takich jak żarło, który bardzo mi pomagał na fazach drugich i trzecich, oraz od czasu do czasu używałem Furii Otomo, który no taki jest ok, aczkolwiek te spele, które wcześniej wymieniłem, są zdecydowanie lepsze. Resztę speli, tak jak Atena Bojowniczka, Dymniaczek, Achilles, Żółty Troll i tym podobne, używałem bardzo rzadko, tak dosłownie na pojedyncze ataki. Tak w sumie raz i tyle. To samo było z Opiekunem Płomienia. Równie dobrze Cyklop z Pułapką czy Świnki Ninja byłyby zdecydowanie lepszym wyborem ze względu na to, że łatwiej je po prostu zdobyć. Zanim przejdę do tego, co bym w ogóle robił i co spodziewać się na talioboju, chciałbym omówić chwilowo taką strategię, którą wymyśliłem na ten taliobój, a przynajmniej na piętra. No, jeżeli byście chcieli przechodzić piętra od 1 do 3, to naprawdę nic wam nie więcej nie innego nie potrzeba, jak praktycznie karty z bazaru albo po prostu od Arnolda Arnosia. Czyli tak, używacie troli razy 3, chyba że macie już bardzo dobrą talię, to razy 4 i na przykład Cyklopa albo Achillesa, jeżeli już go macie. Na piętrze drugim używałem Cyklopa, Humongo Żabę i tutaj Żarłoka, aczkolwiek Cyklop z Pułapką również dobrze by mógł wam wystarczyć. Na piętrze trzecim używałem właśnie Żarłoka i Pławki, ale równie dobrze myślę, że Cyklop z Pławką czy Ostrzem by wam także spokojnie wystarczył, ewentualnie Opiekun Płomienia, Trzęsienie Ziemi i tutaj dobijałem pomocnika, drugiego przeciwnika za pomocą czarów jednopipsowych albo po prostu moim petem, no i Minotaur. Na wyższe piętra też wam rozpiszę po prostu strategię. I tak, jak możecie zauważyć, zacząłem używać peta z Willcastem i jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej czegoś na temat Willcastów, nagrałem do tego poradnik. Oczywiście poradnik jest w języku angielskim ze względu na to, że był to film tworzony dla projektu i programu Extra Credits, z którym się znajduję. I przy okazji tego, jak już to wspominam, za jakiś czas zostanie też wrzucony film dotyczący właśnie projektu Extra Credits. Czego się spodziewać po talioboju wichury? Powiedziałbym szczerze, że ten taliobój nie jest trudny. Jest to jeden z najprostszych talioboi, jaki możecie podejść praktycznie. Nie jest on tak prosty jak życie, aczkolwiek bym powiedział, że wciąż nie jest on trudny. Na poziomie trzecim przeciwnicy używają rozbrojenia. Więc tak właściwie waszą jedyną opcją są tutaj pułapki. Chyba, że oczywiście wolicie mieć ostrze, to naprawdę polecałbym wam używać tutaj ostrzy duchów, ze względu na to, że pierwsze ostrze, jakie zostaje usuwane, jest to ostrze życia. Na wyższych piętrach jedyne, czego faktycznie powinniście się obawiać, to to, że przeciwnicy mają bardzo mocne spele. No to jest jednak wciąż wichura i ona zadaje najwięcej damage ze wszystkich oczywiście szkół, które tutaj są.
Takimi najgroźniejszymi spelami, to już jest dopiero na poziomie 9, jest nim Lewiatan. I muszę wam powiedzieć szczerze, bez dwóch tarcz, no możecie dostać bardzo duże obrażenia i czasami przez to, że pet nie jest w stanie was wyleczyć, może być groźnie. Chociaż ja tutaj uważam, że jeszcze gorszym od tego spelem jest Królowa Kalipso. Czemu? Ponieważ ze względu na to, że oddaje ona pułapkę przed atakiem i przeciwnicy rzucają sobie ostrze i pułapki, wychodzi ona na tak duży damage, aby oni faktycznie bili Lewiatanem, który jest za 8 pipsów, a przecież Królowa Kalipso jest za 4, więc oni praktycznie mogą tym z was spamić non-stop. No i wy wtedy jesteście praktycznie bezbronni, bo musicie się tarczować praktycznie przed Kalipso. A przypominam wam, że jest walka 2 vs 1, więc... Co do reszty takich speli, bym powiedział tak. W pewnym momencie, czyli dokładnie na stage'u 5, przeciwnicy rzucają sobie buff do celności i czasami ten buff do celności totalnie marnują na zużycie na ostrze, czy po prostu nic sensownego. Ale jeżeli widzicie, że oni chcą was zaatakować, no to wiedzcie, że bardzo jest mała szansa, że oni klapną. Z takich jeszcze gorszych speli, jakie bym wymienił, to doładowanie pipsów jest bardzo groźne ze względu na to, że jeżeli oni mają 10 pipsów, to 100% ostrze nie jest za ciekawe do walki przeciwko. No i oczywiście na ostatnie piętrze zrzucają czasowe leczenie, czyli leczniczy prąd. Aczkolwiek na tym etapie powinniście się już tak zbuffować, że i tak zabijecie tych przeciwników na jedno uderzenie. I myślę, że to z takich rzeczy najgorszych, które byłyby tutaj, no to jest wszystko. I teraz tak, przejdźmy może do od razu pomocników, bo ci są nieodłączni, jeżeli chodzi o talioboje, a mid ma tych pomocników jak najwięcej. Nie będę tutaj wymieniać pomocników, którzy są bo oczywiście trochę mało użyteczni, tak jak pomocnik troll czy pomocnik ten za 0 pipsów, bo tak, istnieją złote karty, ale są tak rzadkie, że nie ma co ich w ogóle szukać. Jeden z takich pomocników jest oczywiście pomocnik Cyklop i tutaj jest on od 1 do 4 pipsów i to są jego spele. Potem macie Talosa. Talos jest całkiem spoko pomocnikiem ze względu na to, że posiada aż 2 obrażenia na wszystkich przeciwników, czyli Human Gorzawę i Wstrząs. A Wstrząs zawsze się wam przydaje, jeżeli przeciwnicy na przykład mają zbyt dużo ostrze i tym podobne. Jest też Brandon, aczkolwiek bym powiedział, że Brandon nie jest tak dobry jak na przykład Talos. Zawiodłem się szczerze na Brandonie i nie polecałbym farmić Brandonów osobiście. Jeżeli mielibyście kupować jakichkolwiek pomocników, kupujcie Talosów. Chyba, że oczywiście na bazarze znajdziecie Miałczyńskiego. Miałczyński jest takim Talosem, tylko że lepszym, ze względu na to, że jest w stanie się krytować, ma atak za x pipsów, czyli taki praktycznie osąd, aka sprawiedliwość, i bardzo bije dużo damage'a i jest pomocny. Natomiast najlepszy z tego wszystkiego pomocnikiem jest Max, to dzięki niemu pokonałem praktycznie stage 9 i stage 10. Ten człowiek jest najlepszy. Ortus i kryt, czego więcej chcieć? No i myślę, że to byłoby wszystko, co chciałbym powiedzieć na temat tego talioboju. Dziękuję w takim razie za oglądanie. Oczywiście na sam koniec tylko wspomnę, że wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli wam się film spodobał, no to zachęcam do subskrybowania i lajkowania. Także trzymajcie się i cześć!